Jedną z ostatnich wizji przeżyła 1 stycznia 1965 roku. Maryja zapowiedziała jej przekazanie orędzia dla świata na dzień 18 czerwca. 13 listopada pożegnała się z Conchitą, błogosławiąc religijne przedmioty i obiecując, że jej syn dokona poprzez nie wielu cudów. Było to ostatnie objawienie. Wyjątkowa historia, która zaczęła się słonecznego czerwcowego dnia w roku 1961, zakończyła się więc cicho w deszczowy, listopadowy wieczór. Od pożegnania Maryi z Conchitą wydarzenia w Garabandal przeszły do historii. Loli i Jacinta wyjechały do internatu w Saragoście. Conchita pragnęła zgłosić się do karmelitanek, jednak sprzeciw matki stale odwlekał jej wyjazd. Po kilku latach dziewczynki rozjechały się po świecie, założyły rodziny. Trzy z nich mieszkają w USA. Jedynie Marie Cruz pozostała w Hiszpanii. Wróćmy jednak do wydarzeń, które rozegrały się w Garabandal. Przez 4 lata ta oddalona od świata wioska była miejscem szczególnych rozmów Matki Najświętszej z jej dziećmi. Maryja chciała objawić matczyną miłość i troskę, podzielić się swoimi radościami i smutkami. Objawienia odbywały się w Garabandal najczęściej na drodze zwanej Kaliecha. Na początku dziewczynki nie ruszały się z miejsca, jednak po kilku dniach rozpoczęły się marsze ekstatyczne. Trwały czasem całą noc. Wizjonerki przemierzały okolice w modlitewnej procesji, wstępując do kościoła, towarzyszyło im wiele osób. Objawienia Matki Bożej poprzedziło ukazanie się świętego Michała Archanioła. 4 września 1987 roku. W moim prywatnym zeszycie Jezus podał mi alarmujące orędzie. Wstałam, porzucając je. Później poszłam pisać. Jezus powtórzył orędzie. Zaczęłam się bać. W moich myślach pierwszy raz był zamęt. Pytałam siebie i pytałam Boga, dlaczego ja? Dlaczego te zapiski naprawdę się zaczęły? Dlaczego czuję się tak związana z Bogiem? Jaka byłam 1,5 roku temu, a jaka jestem teraz? Żyję w prawdzie i czuję się odpowiedzialna za wszystko, co przychodzi. Czuję, że powinnam być miła dla Boga. Potem nowe wątpliwości, które kazały mi sprawdzić Jezusa. Przyszłam do Niego wątpiąc. Wiedział o tym. Zapytał mnie, a więc? Powiedział, że mam jeszcze raz spróbować kontrolować rękę. Miałam zamiar zrobić własne notatki, kontrolując sama rękę. Walczyłam, by napisać to, co sama chciałam, ale nie potrafiłam. Wtedy on napisał, pisz. I zmusił mnie, choć walczyłam, żeby zatrzymać rękę, do napisania 4 razy miłość. Jestem miłością. Chcę Ci przypomnieć, że na Twoich ramionach położyłem mój krzyż pokoju i miłości. Stój, stój. Podnieś, podnieś. Córko, rozumiesz teraz, dlaczego Cię pouczyłem? Uformowałem Cię, by zjednoczyć mój Kościół. Kościele, czy nie powiedziałem, że usłyszysz prawdę z ust dziecka, a nie mędrca? Powiedziałem, że mądrzy, pomimo że będą słyszeć, nie zrozumieją. Pomimo że będą patrzeć, niczego nie dostrzegą, ponieważ ich serce otępiało, zatkali sobie uszy i zamknęli swoje oczy. Wasulo, wskrzesiłem Cię spośród umarłych, pouczając Cię mądrością. Nie bój się i postępuj naprzód. Jezus dał mi wizję mnie samej, stojącej naprzeciw Niego. Wahałam się. On wziął moje ręce w swoje dłonie i idąc tyłem ciągnął mnie, abym postępowała naprzód. O córko, jakże Cię kocham. Kwiecie, wszystko, co odczuwasz, pochodzi ode mnie. Idź naprzód. Miałam wrażenie, że jestem jakby dzieckiem robiącym pierwsze kroki. Przepełniała mnie radość. Wasulo, twoja nieśmiałość pociąga mnie. Córko, zanotuj słowo Garabandal.
Wasulo, kiedy wydobyłem cię z twojego snu, to nie uczyniłem tego tylko po to, aby cię obudzić, ale i po to, by móc się tobą posłużyć, umiłowana. Oczyszczenie było nie tylko dla oczyszczenia ciebie, ale i po to, ażebyś odczuła moją obecność i trwała w mojej obecności. Posługuję się tobą nie tylko w celu zapisania moich orędzi i pragnień, ale także w celu zapisania moich błogosławieństw dla moich małych dzieci z Garabandal. Przychodzę otoczyć chwałą moje orędzie. Ołtarzu, zachowaj ten żarliwy płomień. Moją mocą odbuduję mój kościół. Kochaj mnie, nie bądź niezdecydowana. Wesprzyj się na mnie i odpocznij. Ja ci pomogę, postępuj naprzód. Godzina jest bliska. Módl się ze mną. Ojcze, weź mnie w swe ramiona, pozwól mi spoczywać przy tobie. Uświęć mnie, Ojcze, kiedy mnie przyjmujesz. Wybacz mi grzechy, jak ja wybaczyłam innym. Chwała niech będzie Bogu, mojemu Ojcu. Błogosławię cię. Amen. 5 września 1987 roku. Wasulo, nie bój się. Napisz słowo Garabandal. Garabandal jest kontynuacją innych znaków. Objawienia w Garabandal są autentyczne. Wierzcie, wszyscy, którzy nie widzieliście, wierzcie, wierzcie. Córko, posłużyłem się tobą, aby móc objawić się poprzez ciebie. Moja matka objawiła się moim wybranym duszom. Ich ustami została wypowiedziana prawda. Ale wiele moich kapłańskich dusz określiło te objawienia jako wątpliwe, a niektórzy całkowicie im zaprzeczyli. Ukazuję się poprzez ciebie, aby rozwiać wątpliwość dotyczącą Garabandal. Objawienia w Garabandal są autentyczne. Moje dzieci naprawdę widziały moją matkę i słyszały jej orędzia. Wasulo, spotka cię jeszcze większe doświadczenie, które uczyni cięższym mój krzyż złożony na twoich ramionach i wypełni mój kielich sprawiedliwości. Ostrzegłem świat. Mój Boże, możliwe, że jakaś mała grupa zna to wydarzenie. To prawda, wielu nie zna go z powodu wątpliwości i obaw, jakich doświadczają moje kapłańskie dusze. Z powodu zwątpienia zaprzeczają one moim boskim dziełom. Zapomniały, że ja jestem wszechmocny. Mając zatwardziałe serca, zagubiły swą duchowość. Zaślepione szukają bez światła i bez mądrości. Wszystkie moje dzieła zawsze dawałem prostym dzieciom, nigdy uczonym. Ich oczom moje dzieła ukazują się jako odbiegające od utartych wzorów, a jest tak dlatego, że oni osądzają je, porównując mnie ze sobą. Od początku czasów nigdy was nie opuściłem. Wasulo, przypominasz sobie faryzeuszy? Tak, panie. Oskarżyli mnie w pewnym momencie, że nauczam sprzecznie z prawem Mojżesza. Jaka dziś jest różnica? Byłem oskarżany o zadawanie się z różnymi ludźmi i o postępowanie niezgodne z ich prawem. Oskarżenia i dzisiejsze niepewności są podobne. Pozwól mi powiedzieć ci, że osoby, które przeciwstawiły się objawieniom i orędziom w Garabandal, ranią mnie. Są cierniami mojego ciała. Powiedziałem ci kiedyś, że Bożą mocą poprowadzę cię w głębiny mego krwawiącego ciała. Powiedziałem, że moim palcem pokażę ci tych, którzy mnie ranią. Jestem Jezusem Chrystusem, umiłowanym Synem Bożym. Wasulo, nie bój się, bo ja jestem przed tobą. Nie zaczęła płakać. Mówiła ciężko wzdychając. Nie, nie, jeszcze nie, przebaczenia, przebaczenia. Następnego dnia ogłoszono orędzie, które w imieniu Najświętszej Panny przekazał święty Michał. Ponieważ nie wypełniono i nie dano dostatecznie poznać mojego orędzia z 18 października, chcę powiedzieć, że to orędzie jest już ostatnie. Przedtem kielich Bożego gniewu się wypełniał, teraz się wylewa.
liczni kapłani, biskupi i kardynałowie idą drogą potępienia i pociągają za sobą wiele dusz. Nadaje się coraz mniejsze znaczenie Eucharystii. Musicie waszymi wysiłkami, stając się lepszymi, uniknąć ciążącego nad wami gniewu dobrego Boga. Przebaczy wam, jeśli poprosicie Go szczerze o przebaczenie. Ja, wasza matka, za pośrednictwem świętego Michała, chcę wam powiedzieć, abyście się poprawili. Przeżywacie ostatnie ostrzeżenia. Kocham was bardzo i nie chcę waszego potępienia. Proście nas szczerze, a my was wysłuchamy. Powinniście bardziej się poświęcać. Rozważajcie mękę Jezusa. To krótkie orędzie brzemienne jest w treść. Ujawnia złą sytuację moralną i duchową świata, zło panujące nawet w samym Kościele, lekceważenie Eucharystii. 10 września 1987 roku. Kocham Cię, Wasulo. Wierz we mnie ślepo, aż do momentu, gdy przyjdę Cię wyzwolić. Jezu, wiem, że są chwile, kiedy powinieneś być ze mnie rzeczywiście niezadowolony. Kiedy wpadam w wątpliwości. W tych chwilach jestem wynikiem mnożenia. Jeśli pomnożysz świętego Tomasza przez 10, ja będę wynikiem. Kwiecie, jesteś krucha i właśnie Twoja kruchość mnie pociąga. Czyż nie wiem o tym wszystkim, umiłowana? Ja jestem siłą. Jezus wyszeptał mi coś do ucha. Zachowam to w sekrecie. Potem powiedział: Wasulo, Garabandali jest dalszym ciągiem cudów. Między tymi cudami dałem wam wiele innych znaków. Możesz napisać, jakie to cuda? Napisz kilka z nich. Lourdes, potem Fatima. Chcę, abyś napisała teraz San Sebastian de Garabandal. Wysławiaj mnie. Pamiętaj, że ja jestem światłością tego świata. Nagle Jezus przypomniał mi sen, jaki miałam poprzedniej nocy. Zapomniałam o nim. To była wizja, jaką miałam ostatnio, ale we śnie było to gorsze. Posłuchaj, pozwoliłem ci oglądać tę wizję w twoim śnie, abyś odczuła to wydarzenie. Nie, nie ma wyjścia. Przypominam sobie, jak widziałam tę czerwoną rzecz, która spadała z nieba na nas jak ogromna fala. Próbowałam biec i schować się, wiedząc dobrze, że było to niemożliwe. Ale dlaczego to robisz, skoro ty nas kochasz? Dlaczego? Jestem znany jako Bóg miłości, ale też jako Bóg sprawiedliwości. Co możemy zrobić, aby to powstrzymać? Jesteście wszyscy wezwani do podjęcia ogromnych aktów wynagrodzenia. Zjednoczcie się i bądźcie jedno. Miłujcie się wzajemnie. Wierzcie we mnie. Wierzcie w moje boskie dzieła, bo ja jestem zawsze z wami. Ranne wstawanie było wielkim poświęceniem dla dzieci. Każde z nich miało też swoje własne doświadczenia. Na przykład Loli zapytała kiedyś: dlaczego moi rodzice nie wierzą? Otrzymała odpowiedź: ponieważ wiele musisz cierpieć. Tak, wiele musisz wycierpieć na tym świecie. Zapytała więc: a jakie ofiary muszę podejmować? Powinnaś być bardziej posłuszna. Conchita usłyszała: będziesz wiele cierpieć na ziemi. Wszystko ofiaruj naszym sercom dla dobra twoich braci. W ten sposób będziesz nas odczuwała blisko siebie. Światu, który zatracił poczucie grzechu, Garabandal przypomina, jak wielkim złem jest grzech i jakie są jego doczesne i wieczne konsekwencje. Conchita powiedziała: nie zdajemy sobie sprawy, do jakiego stopnia obrażamy Pana. Dziewica powiedziała, że ludzie powinni dobrze wiedzieć, iż niebo i piekło istnieje.
Czy nie widzimy jednak, że myśli się o tym jedynie z obawy, a nie z miłości do Boga? U wielu osób zanikło dziś poczucie grzechu. Nie potrafią za nic żałować ani spowiadać się. Widzą zło, ale u innych. Objawienia Maryi przypominają, że każdy z nas jest grzesznikiem, który ma się poprawić. Grzech znieważa Boga, lekceważy tego, który jest miłością, tego, który oddał za nas życie na krzyżu.